Jest tutaj trochę czerwi gdzieś w tym miejscu. A tutaj jest miód i zobaczcie, w tym miejscu już jest miód zasklepiany. Czyli jest taki odparowany, gotowy. Co tutaj jest w tym miejscu, bo nie widzę. Co tutaj jest? To jest chyba czerw trutowy. To zostawimy w takim wypadku. Jeszcze raz zobaczmy. Jest tu mamka? Nie, nie widzę. Jeszcze raz z drugiej strony, bo nieraz się zdarza, powiem wam, że z jednej strony widziałem matkę, obróciłem na drugą stronę ramkę i po chwili już matki tam nie było. Ona sobie gdzieś przeszła, gdzieś tam bokiem. Dobra, to tak jak widzicie, sam miód, to przekładamy tą ramkę tu. De facto to się tak powinno zmieścić, tak jak teraz, ale czy się to tak zmieści? Te ramki, jak widzicie, one są wypchane, upchane są te ramki. To nie jest tak, że one lekko wchodzą. Można powiedzieć, że to jest wszystko tutaj tak na styk. Że jakoś tam dużego tego jakoś nie było. Dobra, no i co? W to miejsce powinienem włożyć ramkę trutową. De facto mógłbym tą ramkę trutową wstawić może nie tyle do środka, co ogólnie na zewnątrz. Czyli tą jedną ramkę zrobić tak. Chociaż zobaczmy, czy ta ramka, która tutaj jest, czy ona by się nie nadawała do nowego ula. No jest tutaj czerw. I prawdę mówiąc, to mógłbym tą ramkę z tym czerwiem, który tutaj jest, jednak przenieść do tego nowego ula. Jest tego czerwiu tutaj taka powierzchnia. Ja bym powiedział, że na tej ramce tego czerwiu jest rzędu, no nie wiem, 60% czerwiu, 70%, czyli jest bardzo optymalnie. Zatem zatem tą ramkę mógłbym przenieść. Tutaj matki nie widzę. Tutaj też jest dużo czerwiu, tak jak widzicie. Tu jest miód, tu jest czerw. Stąd, jeżeli tak jest, spróbuję jeszcze te pszczółki dołem tak trochę tutaj zebrać, żeby nie wisiały takie plastry tych pszczół. Tutaj matki z tej strony nie widzę. Tutaj też matki nie widzę, więc tą ramkę bym odstawił. Tą ramkę odstawię za chwilę do nowego ula. Natomiast tutaj wezmę jedną ramkę czerwia trutowego, znaczy czerwia, ramkę pracy włożę tutaj, w to miejsce. Uciekać. Muszę mówić cały czas do nich, żeby mnie słuchały. Uciekaj, myszko. No niestety, jak się, nie jestem początkującym pszczelarzem, nie znam wszystkich rzeczy, stąd no nieraz muszę częściej do tego ula zaglądać, częściej robić przykładki. Dobra, mówiliśmy, że stąd jeszcze musi wejść jedna ramka, czyli de facto powinienem, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć będzie. Mówiłem, że czyli tutaj musi stąd jeszcze przejść do góry jedna ramka z miodem. Tak. Tak, czyli tutaj spróbujmy jeszcze zrobić takie coś. Nie wiem, czy mi się to uda. Spróbować przestawić jeszcze.